Cześć, dzisiaj opowiem Wam o moich doświadczeniach związanych z przeszczepem włosów, który wykonałem 4 miesiące temu w Turcji. Jeszcze 6 miesięcy temu miałem bardzo duże zakola i spore przerzedzenia w strefie korony głowy. A dzisiaj, jak możecie zobaczyć, po 4 miesiącach efekt już jest całkiem fajny. Opowiem Wam o tym, dlaczego zdecydowałem się na zabieg przeszczepu włosów oraz o tym, co działo się po podjęciu tej decyzji, czyli o całej organizacji wyjazdu, o tym, co działo się na miejscu w Turcji oraz tym, co działo się w Polsce, czyli o tym, jak musiałem dbać o to, by włosy wyrosły zdrowe. Odpowiem również na Wasze pytania, które zadawaliście mi w komentarzach oraz w ankietach na Instagramie. Mam je tutaj przygotowane, na wszystkie postaram się skrupulatnie odpowiedzieć. A jeśli interesuje Was temat przeszczepu włosów, to polecam zasubskrybować ten kanał i śledzić mnie również na innych mediach, ponieważ cyklicznie będę udostępniał informacje związane z moim zabiegiem oraz o tym, jak postępuje proces wyrastania włosów. Także zasubskrybujcie, możecie udostępnić ten film, może trafi też do osoby, która właśnie się zastanawia i nie jest do końca pewna, czy to jest dla niej. Ja myślę, że w tym filmie postaram się wszystko krok po kroku, tak jak wyglądało to u mnie, szczerze opowiedzieć. Na początku odpowiem na kilka pytań, które najczęściej zadawali w komentarzach. Czy przeszczep włosów boli? W moim odczuciu, gdybym ogólnie miał odpowiedzieć na to pytanie, to nie boli, bo boli tak naprawdę tylko jeden element tego przeszczepu, czyli znieczulenie. Trochę jak u dentysty, musimy przeżyć ten pierwszy moment znieczulenia, żeby później już sobie spokojnie leżeć i tak naprawdę niczym się nie stresować i nie odczuwać żadnego dyskomfortu. Znieczulenie trwało około 10-15 minut i bolały tak naprawdę tylko te pierwsze minuty, gdzie zanim zaczęło ono po prostu działać i faktycznie no, to było bardzo nieprzyjemne. Tutaj znowu opiekunka bardzo fajną rolę spełniła, że mentalnie wspierała mnie, mówiąc do mnie po polsku o tym, żebym też oddychał głęboko, żebym się troszkę uspokoił, rozluźnił, wtedy szybciej to po prostu przebiega i samo to znieczulenie miejscowe też są w stanie szybciej zaaplikować. No i faktycznie po tych 15 minutach trzeba zagryźć zęby, a dalej już nie czułem totalnie nic. Tak naprawdę zabieg trwał około 9-10 godzin z przerwą na obiad, no więc dość długo, ale tak naprawdę większość czasu przespałem. Tak, przespałem około 8 z 10 godzin zabiegu, więc to myślę świadczy też o odczuwaniu bólu, którego w ogóle nie ma, bo inaczej myślę byśmy nie zasnęli. I wygląda to tak, moje odczucia były takie, że czułem jakbym miał bardzo wielki kask na głowie i ktoś chciałby mi wbijać szpilki w ten kask. No czyli nie czujemy totalnie nic. Były momenty, gdzie nawet nie czułem, czy ktokolwiek za mną stoi. Jeśli chodzi o umilenie sobie tego czasu, jeśli nie uda Wam się zasnąć, to można mieć jedną słuchawkę w uchu. Ja miałem po prostu słuchawkę, słuchałem sobie podcastów. Ja zawsze przed zaśnięciem słucham podcastu, więc to mi umiliło po prostu zasypianie i nastawiło mnie na ten tryb już czuwania bardziej i po prostu sobie zasnąłem. Także czy lubicie muzykę, możecie sobie śmiało przez ten czas zabiegu słuchać. Drugiej słuchawki nie można mieć, żeby lekarze faktycznie mieli z nami kontakt. I również my mamy 3 komendy, które dostajemy od naszego opiekuna, które w trakcie zabiegu możemy powiedzieć osobom, które wykonują zabieg, jeśli chcemy do toalety, czy jeśli potrzebujemy się napić, czy po prostu jeśli potrzebowalibyśmy przerwy, aczkolwiek wiadomo, trzeba brać pod uwagę to, że jednak to jest zabieg i też jeśli nie chcemy przeszkadzać osobom, które wykonują, są skupione na tym, no to ja starałem się po prostu przetrwać i wytrzymać po prostu jak najdłużej, ale absolutnie to nie był żaden dyskomfort. Jeśli chodzi o posiłek, to była bardzo miła część tej przerwy, było bardzo smacznie, faktycznie na spokojnie, zabezpieczyli mi moją głowę w trakcie i mogłem sobie zjeść normalnie posiłek, skorzystać z toalety i wróciłem po prostu do zabiegu, więc w międzyczasie też odpaliłem sobie nowy podcast. Zabieg minął bardzo przyjemnie i mogłem normalnie wrócić do hotelu. Przyjechał po mnie kierowca, wróciłem do hotelu i tutaj faktycznie zanim zaczęły działać kolejne tabletki przeciwbólowe, przez godzinę około czułem dość spory dyskomfort, ale później już normalnie zasnąłem i kolejnego dnia obudziłem się totalnie jak gdyby nigdy nic. Drugiego dnia bólu już nie było i aż do teraz, czyli 4 miesiące po, nie czułem żadnego totalnie bólu czy dyskomfortu związanego z moim zabiegiem przeszczepu włosów. Więc jeśli zastanawiacie się, czy później to boli w czasie gojenia czy cokolwiek, ja totalnie tego nie czułem. Kolejnego dnia wracamy do miejsca, w którym wykonywano nam zabieg. Widzimy się z osobą, która jest za niego w pełni odpowiedzialna, ocenia jak to wszystko wygląda, rozmawia też z nami, daje nam wskazówki. Jest tam również nasz tłumacz i opiekun, on tego kolejnego dnia cały czas z nami jest. I tak naprawdę przygotowują nas do tego, żebyśmy mogli wrócić jeszcze tego samego dnia samolotem do naszego kraju i już później to my będziemy odpowiedzialni za dbanie o naszą głowę i o to, co się będzie działo po przeszczepie, ale tu od razu Wam dodam, że bezpośrednio po samym zabiegu od razu dostajemy wszystkie informacje wraz ze szczegółowymi informacjami krok po kroku, jak mamy myć głowę, o to, jak mamy ją pielęgnować. Wszystko mamy cały czas jak dla dziecka wytłumaczone. Pierwsza i najważniejsza rzecz po samym zabiegu jest to, abyśmy nigdzie się nie uderzyli, nie otarli. Musimy bardzo uważać po prostu na swoją głowę, ponieważ grafty są bardzo mocno narażone na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, czyli najprościej mówiąc mogą już nieodwracalnie wypaść. Również tak samo jest ze spaniem i to jest pytanie, które bardzo często się pojawiało, jak śpimy przez pierwszy okres po zabiegu. I tutaj w zaleceniach mamy, abyśmy przez pierwsze 2 tygodnie po zabiegu spali na takiej poduszce typu rogal, jak do samolotu. Tak więc śpimy na plecach, aby uważać na głowę w tej właśnie poduszce.
ja tak naprawdę przyzwyczaiłem się na tyle do spania na plecach, że teraz nawet przez te 4 miesiące nadal śpię w tej pozycji, tylko po prostu już bez tego rogala, ale po prostu bardziej mi komfortowo i mam pełną pewność, że nie będę nigdzie pocierał włosami. Również po zabiegu dostajemy taki kapelusz od kliniki. Wygląda on może dość komicznie, ale jest bardzo ważne, żeby go nosić przez pierwszy okres na słońcu. Również opiekunka pokazuje nam, w jaki sposób mamy go zakładać, bo to jest bardzo istotne. Tak, aby nie uszkodzić graftów i aby kapelusz nie opierał się na naszych nowych włosach. Kolejne pytanie zadawane przez sportowych świrów, czyli kiedy możemy wrócić na siłownię czy do jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Tutaj w zaleceniach mamy możliwość powrotu do delikatnych aktywności już po 2 tygodniach, jednak jeśli chodzi o siłownię i mocny wysiłek fizyczny, dopiero po miesiącu. Ważne jest to, abyśmy unikali w pierwszym okresie nachylania się, ponieważ ciśnienie może również wypychać nasze grafty. Przejdźmy do kolejnego etapu, czyli jak dbać o nowe włosy i jak dbać o skórę głowy. W klinice możemy zakupić specjalną piankę oraz szampon, którego będziemy używali przez pierwszy okres po zabiegu. Pierwsze 2 tygodnie po zabiegu wyglądają w ten sposób, że nakładamy na 10 minut taką specjalną piankę, nie masując, tylko delikatnie opłukując. Następnie zmywamy to spryskiwaczem najlepiej, takim jak używa się w salonach fryzjerskich do włosów, bądź polewając ze szklanki delikatnym strumieniem, spłukując to. Następnie używamy tego specjalnego szamponu, mieszamy go na przykład w szklance wody i później również opłukujemy po prostu całą strefę, gdzie mieliśmy wszczepione nowe włosy, a bardziej możemy pokusić się o delikatne dotknięcie tej strefy, skąd włosy były pobierane. Tam wykonujemy masaż tak, aby faktycznie oczyścić skórę głowy i aby nie pojawił się żaden świąd ani żadne zanieczyszczenia. Cały taki proces trzeba wykonywać dość delikatnie i trwa on około 15 minut. Nie ukrywam, że sama skóra po zabiegu nie wygląda najlepiej i byłem dość przewrażliwiony, żeby czasem przypadkiem nie dotknąć sobie za mocno tej skóry głowy, więc tutaj najczęściej pomagała mi dziewczyna, którą po prostu wyedukowałem, w jaki sposób ma to robić, a poza tym dostaliśmy też szczegółowe filmy krok po kroku, jak ma to wykonywać, więc nie było totalnie żadnego problemu. To robiłem przez pierwsze 2 tygodnie, do momentu, aż nie pojawiły się stróbki i one nie odpadły. Po tym też etapie musiałem wysłać zdjęcia do kliniki, tak aby ocenili, czy wszystko dobrze się zagoiło. Dostałem zielone światło, więc mogłem zrezygnować już z tej pianki i później już tak naprawdę myłem głowę tylko opłukując szamponem. W późniejszych etapach dostawałem informację, że w tym etapie już na przykład mogę zacząć delikatnie masować skórę głowy. Przez cały ten okres nadal głównym elementem było to, żeby nigdzie się nie uderzyć, typu wsiadając do samochodu czy przy różnych innych czynnościach takich wykonywanych na co dzień. Do pracy w salonie fryzjerskim wróciłem już tak naprawdę po 5 dniach od zabiegu, tylko po prostu na początku stosowałem taki czepek, jakie dostajemy w szpitalach, po to, aby nie osadzały mi się żadne pyły, ponieważ to jest bardzo istotne, że musimy unikać wszelkiego rodzaju pyłów, kurzu i tak dalej. Jeśli chodzi o stan głowy, to możecie zobaczyć, jak to wyglądało. Z tygodnia na tydzień wyglądało to już coraz lepiej, zresztą możecie zobaczyć to w mojej wyróżnionej relacji na Instagramie. Tam publikuję wszelkie informacje, takie krok po kroku, jak to u mnie wygląda, oraz różne ciekawostki związane z moim zabiegiem. Także możecie wpaść również i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Kolejne pytanie od Was. Jaki jest koszt zabiegu i czy płacimy za daną ilość graftów? Chciałbym zaznaczyć, że ja swój przeszczep włosów realizowałem we współpracy z firmą MediTravel, która kompleksowo i profesjonalnie zajmuje się obsługą takich wyjazdów do Turcji. W przypadku MediTravel oni nie uwarunkowują ceny zabiegu do ilości graftów. Tak więc płacimy po prostu za cały pakiet, który wybierzemy. Tak jak wspomniałem wcześniej, u mnie był to pakiet Premium plus lot, czyli taka najbardziej kompleksowa obsługa. Koszt takiej usługi aktualnie to jest 3300 euro. Najlepiej, jeśli wejdziecie po prostu na stronę MediTravel, tam macie szczegółowo opisane każde pakiety oraz cenę za dany pakiet, ponieważ one się różnią w zależności od tego, co wybierzecie. W moim przypadku było to 4000 graftów. Czy jest szansa, że przeszczepione włosy wypadną? Nie, ponieważ włosy, które rosną z tyłu oraz na boku, są odporne na działanie DHT, które odpowiada za wypadanie włosów. Więc pobrane stamtąd włosy wszczepione tutaj, jeśli nie wpłyniemy na nie mechanicznie, nie mają prawa wypaść. Jednak te włosy, które zostały mi i one nie były przeszczepiane, tylko są moimi naturalnymi, one jak najbardziej mogą wypaść, ponieważ mam taki typ łysienia androgenowego, który pewnie odliczyłem po moim dziadku, że wyłysieje mi cała ta strefa góry. Tak więc pewnie zapytacie, co dalej? Mi od razu przed zabiegiem powiedziano, że te włosy moje naturalne, które nie były przeszczepiane, one wypadną, ponieważ taka jest ich natura. Jedyne, co mogę zrobić, to powtórzyć zabieg w przyszłości, bądź wpłynąć na to, żeby spowolnić wypadanie bądź zahamować, na ile to jest możliwe. Są różne proponowane w sieci środki, typu na przykład finasteryd, który myślę jest jednym z popularniejszych. Jednak ja nie biorę i nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, ponieważ nie jestem specjalistą. Tak więc ja ograniczyłem się do naturalnej suplementacji, głównie na bazie biotyny, oraz używam wcierek i naturalnych szamponów, więc w ten sposób postaram się jak najdłużej utrzymać moje naturalne włosy, a jeśli będzie potrzeba w przyszłości, to faktycznie po prostu powtórzę zabieg. Ile mam lat? W sumie nigdzie wcześniej o tym nie mówiłem, więc powiem Wam dzisiaj, mam 26 lat, a problem z łysieniem rozpoczął się od około 18 roku życia. Ile czasu minęło od konsultacji do zabiegu? W moim przypadku były to równe 2 miesiące, rozmowy rozpoczęły się w kwietniu, a już 9 czerwca
byłem na zabiegu w Turcji. Jakie tabletki brać? Tutaj wszelkie informacje związane z suplementacją oraz tabletkami dostajemy od naszej opiekunki, która jest tam na miejscu, która tłumaczy nam również krok po kroku, jak zażywać, w jakich ilościach, po co i tak dalej, i tak dalej. Więc ja o tym Wam nie będę mówił szczegółowo, ponieważ jeśli zdecydujecie się na wyjazd z Meditravel, oni Wam wszystko bardzo szczegółowo wytłumaczą. Kiedy możemy zacząć nosić czapkę? Tutaj w zaleceniach mamy, aby unikać czapki przez pierwsze 14 dni, a później, jeśli musimy, to faktycznie możemy jak najbardziej ją nosić, ale używać czapek raczej z delikatnych materiałów i takich nie za bardzo uciskowych oraz starać się po prostu nie nosić jej cały dzień, tak aby głowa mogła swobodnie w ciągu dnia również oddychać. A co z opalaniem i słońcem? Tutaj bardzo ważne, ponieważ powinniśmy unikać słońca przez pierwsze 6 miesięcy po zabiegu. Tutaj możemy ratować się oczywiście czapką bądź w pierwszym etapie kapeluszem, który dostajemy w klinice. Dla mnie najbardziej emocjonujący był okres pomiędzy pierwszym a drugim miesiącem po zabiegu. Był moment, gdzie faktycznie te włosy, które miałem na początku wszczepione, praktycznie w 100% tak mi wypadły, więc wróciły moje stare zakola i już trochę się obawiałem, czy na pewno wszystko jest w porządku, aczkolwiek zapewniano mnie, że po prostu to jest taki okres, to jest proces, który jest bardzo naturalny. I faktycznie nie zawiodłem się, bo dzisiaj zobaczcie, tych włosów już jest naprawdę bardzo dużo. Jestem 4 miesiące po. Pierwsze efekty zapewniano mnie, że będą po 6 miesiącach, a te główne po roku do półtorej. Jestem 4 miesiące po, a fryzura wygląda bardzo fajnie. Jestem bardzo szczęśliwy. Jak patrzę w lustro, w ogóle jestem fryzjerem, więc bardzo często widzę lustra. Tutaj szczerze Wam się przyznam, że jest to na tyle duża radość, że non-stop spoglądam sobie w lustro, jak to wygląda, jaki jest progres, a progres obecnie jest z tygodnia na tydzień, jak widzę po zdjęciach, bardzo duży. Co jeśli chodzi o strzyżenie włosów? Tutaj mamy zalecenie, aby nie strzyc włosów tutaj do góry maszynką przez około pół roku, więc po pewnym czasie, po około 3 miesiącach możemy zdecydować się na przycinanie delikatnie nożyczkami, ale tutaj ważne, żeby fryzjer faktycznie skupił się, aby nie szarpać, aby nożyczki były ostre. Natomiast jeśli chodzi o boki, dopiero możemy zacząć cokolwiek tutaj robić o boki i tą strefę, skąd włosy były pobierane, dopiero w momencie, kiedy zagoi się w pełni nasza skóra. Pierwszego dnia w Turcji miałem wykonane badania, które trwały około 15 minut i tutaj również opiekunka wytłumaczyła mi, na czym one będą polegały, aczkolwiek tu nie było wielkiej filozofii, ponieważ były to podstawowe badania, które pewnie cyklicznie również wykonujecie tutaj w Polsce. Jeśli chodzi o dojazdy do kliniki, wystarczyło zejść do recepcji hotelowej, powiedzieć nazwę kliniki i już podchodził do nas kierowca, który nas bezpośrednio tam zawoził. Także wszystko jest naprawdę logistycznie bardzo fajnie zaplanowane. Kolejnego dnia już w klinice spotkałem się z moją opiekunką, która była jednocześnie moim tłumaczem i ona krok po kroku opowiedziała mi, jak wszystko będzie przebiegało, jak to będzie wyglądało. Czyli począwszy od samego zabiegu, po tym jak będę musiał zachowywać się po oraz wszystkie takie szczegóły związane z samym zabiegiem. Następnie poszliśmy wspólnie na spotkanie z osobą, która była odpowiedzialna za mój zabieg, która również narysowała mi moją nową linię włosów. Konsultowała to oczywiście ze mną, wytłumaczyła, dlaczego jego zdaniem będzie po prostu najlepiej u mnie przebiegała ta linia włosów. Tam jest kilka aspektów, takich jak mięśnie tutaj na czole, które mamy, ponieważ one będą wpływały na wysokość naszej linii, gdzie będziemy mogli ją mieć, oraz uwzględniając moje proporcje twarzy, narysowano mi moją nową linię włosów. Zapytano, czy taka linia mi odpowiada, tutaj od razu mi się to spodobało i tak naprawdę zaufałem w 100%, ponieważ była to bardzo profesjonalna obsługa. Sam na co dzień projektuję fryzury, uwzględniając proporcje twarzy oraz kształt, a tutaj widziałem, że to było naprawdę dobrze wszystko profesjonalnie przeprowadzone, więc nie miałem totalnie żadnych uwag i od razu za pierwszym razem zgodziłem się na to, co zaproponowała mi osoba odpowiedzialna za mój zabieg. Oczywiście był również przeprowadzony bardzo szczegółowy wywiad, który dodatkowo uspokoił mnie, że jestem w dobrych rękach i że to są po prostu profesjonaliści. Później poszliśmy do miejsca, w którym miałem wykonywany zabieg, przebrałem się, no i wszystko się zaczęło. Po zabiegu cały czas mamy kontakt bezpośrednio z Meditravel, które później kontaktuje się z kliniką i jeśli byłyby jakiekolwiek problemy, czy gdybyśmy mieli jakiekolwiek pytania, oni na bieżąco nam odpowiadają. Natomiast jeśli chodzi o kontrolę procesów gojenia oraz czy wszystko przebiega pomyślnie, tutaj mamy wskazanie, abyśmy wysyłali co określony czas zdjęcia naszej głowy dokładne. Oni przesyłają, Meditravel przesyła to dalej do kliniki i oceniają, czy wszystko przebiega pomyślnie, ewentualnie wprowadzają jakieś zmiany. Oczywiście nie jest to ostatni film poświęcony mojemu przeszczepowi włosów. Jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania, to śmiało zadajcie je w komentarzu, a ja postaram się nagrać kolejne odpowiedzi na Wasze pytania. Dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na nurtujące Was pytania i zachęcam Was do komentowania, do dyskusji w komentarzach. Bardzo chętnie również odpowiem, czy to w komentarzu, czy w kolejnych filmach. Do zobaczenia.